Dobra, cześć. Taki filmik, gdzie łysy sobie musi chwilkę pogadać. Ja wiem, że aktywność jest ostatnio bardzo mała, ale to wynika z kilku powodów. Nie będę się tłumaczyć, powiem tylko, że problemy po prostu zdrowotne ciągle mi się nakładają, ale już chyba ogarnięte to wszystko, więc mam nadzieję, że będzie już tylko teraz lepiej. Chcę dzisiaj sobie tak szczerze porozmawiać o tej lidze, która powstaje. Chciałbym Was zachęcić do zapisywania się, jeżeli macie jakieś teamy. Mogą być nawet teamy klanowe. To nie jest powiedziane, że to musi być jakiś team złożony z randomowych gostków. Macie link do zapisu pod spodem. Na początku też trzeba wyjaśnić kilku pajaców, bo wiem, że ciągle tam gdzieś w zakątkach internetu pływają, że informacje, że ta liga niby ma być jakąś konkurencją dla innych rozgrywek. Nie, to gówno prawda, powiem za przeproszeniem. To nie ma być konkurencja, to ma być kolejny etap jakiegoś rozwoju, dania szansy, żeby coś się na naszym polskim rynku działo. Po pierwsze, o tej lidze teamów już dawno, dawno mówiłem i ciągle wałkowałem, że chciałbym ligę teamów, ale do tej pory nie miałem na to środków i ekipy. Teraz mam taką ekipę, budujemy, że to może się udać, ta liga teamów. Po drugie, im więcej turniejów na rynku, tym lepiej. I tutaj nie ma być jakimś zagrożeniem dla top 16, tutaj broń Boże. Sam chciałem, żeby top 16 wystartowało. Miesiąc przed startem ja sam posty pisałem, więc tutaj nie ma żadnego, więc dam kilku takich pajaców, co piszę, to wybaczcie mi tak, że nazywam, no ale inaczej nie mogę tak nazwać, będę po prostu mówił po imieniu, nie będę nikam jeszcze mówił. Kiedyś na pewno takich materiał nagram, bo jest takich kilka osób, które tam, gdzie wiatr zawieje, tam się przyklejają i wiecie, co się robi, no. Więc ja na to zlewam, nie? Tylko że po prostu chcę, żeby była czysta sytuacja z resztą tutaj grupą widzów, graczy, żebyście wiedzieli, na czym to stoimy. Tak jak mówiłem, rusza Liga Teamów w lipcu, będzie taki sezon zerowy, taki startowy. Chcemy przetestować format, chcemy, żeby nasza ekipa się tutaj zgrała, żeby gracze nam dali jakiś feedback, czyli co ewentualnie możemy pozmieniać, co możemy poprawić, chcemy tam regulaminy doszusować. Tym bardziej, że zależy nam, żeby ta Liga Teamów była nie na jakichś kłótniach budowana, na jakichś wyzwiskach. Chcemy, żeby ta tutaj była kultura. Na tym nam bardzo zależy. Tutaj też będziemy mieli, już rozmawiałem z osobą z Supercella, będziemy też mieli wsparcie Supercella pod kątem sprawdzania kont, więc jeżeli zauważymy jakieś naruszenia, że ktoś się dzieli kontami, na pewno konta graczy sprawdzimy, więc bany się na pewno też mogą jakieś posypać tutaj dla graczy. Więc tutaj mówię, nie będzie żadnego dzielenia kont, jeżeli tylko coś takiego zauważymy, jakiś klan, jakiś team zgłosi nam, że mają podejrzenia albo wiedzą dobrze, to my to na pewno wyślemy do sprawdzenia. Z sezonem chcemy ruszyć już zasadniczym pierwszym pod koniec sierpnia, ponieważ sierpień to wakacje też. Ja też wyjeżdżam, jadę sobie pojeździć po Anglii, jedziemy do Walii i w ogóle. Tam jeden z widzów mi fajną miejscowość, ten by chyba dał, że i jadę tam na 2 dni. Mam nadzieję, że nie jest fajnie, bo jak nie, to znajdę cię ziomek. No. Więc Liga Teamów. W ogóle mówię, zapisujcie się. Jest do bodajże do 2 lipca czas, żeby się zapisać. Tam jeden chyba team widzę. No. Chcemy też, żeby ta liga była dla ogarniętych. Ja mówię, nie musicie mieć skilla i będziemy tak dobierać teamy, żeby w miarę każdy miał szansę pograć. Nie to, że tylko najlepsi się tam dostaną, bo będą też słabsze teamy, żeby po prostu mogli sobie grać i próbować, no przynajmniej w tym sezonie zerowym. I widzę, że tam jeden team też chyba czytać nie umie i troszeczkę źle to wszystko tam popisał, więc też będziemy tak jak RJ eliminować takie zachowanie. Chcemy po prostu, żeby nie było, że w połowie sezonu nagle ktoś nam się odezwie, o, bo tego, bo tamtego zgłaszamy protest, ale w regulaminie było inaczej. Regulamin też trzeba przeczytać, więc trzeba przeczytać z zrozumieniem.
I na tym nam będzie zależało od samego początku, żeby budować dobrą atmosferę w tych rozgrywek. Ja wiem, że to przedmieście zbudowało się na aferach, na kłótniach i to jest cały urok tych rozgrywek. Dlatego my chcemy tutaj, no nie mówię, nie potępiam tego, no ja też z pewnego względu to zrezygnowałem kiedyś z tego to przestępstwa przez te kłótnie i w ogóle tam pewne sprawy prywatne, ale naprawdę jak bardzo propsuję te rozgrywki, żeby były i żeby się rozwijały. My też po prostu będziemy sobie swoim tokiem szli. W końcu mówię, mam ekipę, którą zbudujemy i to będzie na początku jak Clash Royale, ale też bierzemy pod uwagę Brawl Stars. Dużo osób w ogóle na samym początku pyta się, jaka będzie pula do wygrania. My tego nie budujemy, żeby nachapać wam kabzy, żebyście wy na tym wygrywali kasę i tym podobne. Chcemy, żeby się coś działo na polskim rynku sportowym. I tutaj właśnie w ogóle też muszę wyjaśnić kilku pajaców i jednego klauna, bo ciągle gdzieś tam mówią, piszą, że mobilny e-sport w Polsce nie istnieje, jak fajnie by było, żeby ktoś wszedł. Bo najlepiej to siedzieć na kanapie przed ekranem telewizora lub telefonu, czy tam na czym sobie czytacie i marudzić, że nic się nie dzieje. Zamiast wziąć coś robić, ja też parę razy już próbowałem turniej, ale niestety przez mój brak czasu, moją taką niesystematyczność to wszystko opadało. I teraz mam nadzieję, że ta liga tutaj teamów, ten Royal League będzie szło dobrym torem, ponieważ mam osoby, które za tym stoją, będą pilnować też tego. Więc mówię, no, e-sport mobilny istnieje, tylko że jest dużo ziomków, takich no, kilku pajaców i jeden klaun, który ciągle mówią, że e-sport mobilny w Polsce nie istnieje. Zamiast coś robić, to po prostu lepiej pisać, hejtować. Ja tutaj też mówię, że ta Liga Royal na pewno z czasem będzie miała pulę, będziemy ją pewnie zwiększać, ale mówię, tak jak zawsze przy każdych turniejach, gdzie próbowałem coś robić, trzeba najpierw coś zbudować, dlatego budujemy team, budujemy te zaplecze, później trzeba zbudować jakiś wizerunek, chcemy pokazać, na przykład jakiś, ktoś będzie chciał zesponsorować, że można tutaj wejść, że jest spoko, nie ma wyzwisk jakiś, że jest tam jakaś publika, która tutaj ich przychodzi oglądać, trzeba coś najpierw zbudować, a potem możemy rozmawiać o jakichś pieniądzach. Tutaj widzę, zgłaszają się teamy, które chcą grać, którym teamom zależy na tym, żeby też coś budować w Polsce i to jest właśnie, na tej zasadzie będziemy budować Royal League. My na pewno nie zapomnimy o osobach, o teamach, które nas na początku wspierać będą, więc tutaj też jest ukłon tego, że sezon zerowy zagramy sobie testowo, żeby parę formatów powiedzmy przetestować i w sezonie pierwszym te same teamy, które się dostaną, będą grały właśnie w tym sezonie pierwszym. A od sezonu drugiego to jeszcze jest do uzgodnienia. Prawdopodobnie dwa teamy spadną, dwa teamy nowe wejdą. No jest kilka propozycji, tak samo jak format trzysetowy. No, pierwszy set to będzie 2-2, później będzie set bo jeden, będzie kot bo jeden, ale tutaj też wszystko jest do obgadania, bo chcemy to przetestować, bo chcemy budować taki format, gdzie te mecze nie będą trwały po 5-6 godzin. Tylko chcemy to zmieścić się w dwóch, maksymalnie 2,5-3 godziny, żeby to było miłe dla widza, miłe do streamowania i nie nudziło tak, że o, przychodzisz w pierwszej minucie, kurde, za 6 godzin mój team gra. Nie. Chcemy zrobić tak, żeby ewentualnie co 30-40 minut była zmiana meczu, żeby to było fajnie, szybko i dla graczy, i dla widzów. Więc chcemy tu budować coś fajnego. No zaplecze powoli też się buduje. Mamy tutaj ze mną właśnie organizatorem jest Pandzia, na pewno znana wam z Twittera i nie tylko. Ona na pewno tutaj będzie na straży stała porządku, ładu i w ogóle. Ja jestem tutaj, żeby świecić moją brzydką buzią i was zabawiać. I też budujemy team administratorów, więc mówię, jeżeli tutaj nam z Clash Royale'em się uda, to na pewno wystartujemy też z Brawl Stars. I tutaj prośba do ekipy z Brawl Stars. Jeżeli chcecie, żeby też Brawl Stars powstawał, potrzeba będzie nam na pewno dwóch, trzech administratorów od Brawl Stars, którzy będą prowadzić te mecze i ewentualnie też poszukamy jakiegoś streamera od Brawl Stars. Zobaczymy. Na razie do Clash Royale'a mamy dwóch streamerów. Oczywiście ja i tutaj jeszcze Piotr będzie się uczył i będzie wdrażał. Rozważam też rozbudowanie tej ekipy streamerów, bo ja też na przykład nie będę mógł zawsze każdy mecz pokazać, więc tutaj chciałbym, żeby na przykład do Clash Royale było dwóch, trzech streamerów, do Brawl Stars to jest dwóch, trzech streamerów, zobaczymy jak to wyjdzie.
żeby to z czasem się rozbudowało. No plany są fajne, ale co z tego wyjdzie, to też zależy wszystko od was. Jeżeli będziecie przychodzić, wpadać, pomagać, ewentualnie też pisać dalej, podawać informacje, też chcemy coś takiego zbudować. Ja też już kiedyś mówiłem, że ten kod, który mam od Supercell, ten kod twórcy i to co tam na nim zarabiam, też będę chciał poświęcić właśnie na turnieje. I tutaj prośba do wszystkich. Ja wiem, że mało to promuję, mało wam tego wciskam, ale jeżeli wy używacie tego kodu, ja dostaję jakiś procent i ten procent odkłada mi się ciągle na koncie. Jeszcze wypłaty nie miałem, no bo wiadomo, że jak czegoś nie promujesz, to mało tam zarabiasz, ale nie, aż tego tak naprawdę mało. Już jest bliżej niż dalej do końca, żeby ta pierwsza wypłata była. I ten cały, tą całą sumę, którą wypłacę, poświęcę właśnie na Ligę, Brawl Stars i Clash Royale. Ja widzę tam w jakim stopniu Clash Royale mi kod używa, jest i Brawl Stars. O, coś mi spadło. Więc tutaj będę chciał to też jakoś rozdzielić, ewentualnie tam malutką część wziąć dla siebie, żeby kupić właśnie w końcu nową kamerkę, bo widzicie, że ta kamerka nie jest jakoś piękna. No mówię, no chcemy coś budować. Spokojnie, hejtem się tam nie przejmuję, tymi pajacami, tak jak mówiłem na początku, bo najlepiej jest coś krytykować, nie mając pojęcia, co się dzieje. Tak samo było mi zarzucone, że coś piszę na Burago. Burago, ja do Burago mam naprawdę sentyment i tutaj do niego nic złego nie powiedziałem, a poszła informacja, że ja hejtuję go i to, co całe te 16. Nie, to nie tak. To nie tak wygląda. A więc z Borago sobie już chyba wyjaśniłem, napisaliśmy sobie maile i jest ok, bo mówię, no jest grupa, która zawsze będzie przeciwna, nie musicie mnie lubić, ale ja tam mam zanotowane sobie, no zawsze notuję je na karteczce spokojnie, pamiętam o pewnych osobach i spokojnie sobie będziemy robić swoje i nie przejmować się tym dalej, co się będzie działo. Mam nadzieję, że będziecie nas wspomagać, będziecie wpadać na live ligi i mam nadzieję, że będzie fajnie. No, pierwszy, bo ja napisałem terminy, kiedy być może pierwszy mecz się odbędzie tej ligi, więc za chwilkę wam powiem, tutaj zapomniałem, kiedy ja to wpisałem. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to 11 lipca o godzinie 18 byśmy chcieli startować rundę pierwszą tego sezonu zerowego i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Logo się tworzy, layout się tworzy, powoli będziemy wszystko budować. Mam nadzieję, że z waszą pomocą, bo no, trzeba coś robić. Ja wiecie, że ja mimo tego, że się staram, to mam mało czasu, jestem niesystematyczny. Ja się do tego przyznaję, że dużo tych turniejów, projektów upada z mojej winy. Ale mam nadzieję, że tym razem tutaj będzie taka silna ekipa, że wszystko to zbudujemy. Jeżeli wy chcecie też pomagać w jakimś stopniu, bo na pewno jeszcze będziemy szukać, mówię, administratorów rozgrywek, jakichś moderatorów, jakichś do pomocy przy lidze i nie tylko, piszcie na maila do mnie lub piszcie tu w komentarzu. W komentarzu to może nie, na maila piszcie swoje, zgłaszajcie propozycje, co byście chcieli, w jakim stopniu byście mogli pomóc, a my to będziemy wszystko rozważać. Niebawem Twitter już Royal League ruszył, macie w opisie, macie formę do zapisów oraz Discord niebawem ruszy, już jest zrobiony, Darkowski tam cały ukłon dla ciebie, bo Darkowski tam działa, wszystko ustawia, więc niebawem też ruszy Discord, na którym będzie można więcej informacji uzyskiwać. No dobra, to tyle, ja jeszcze walczę z alergią, do tego jeszcze zatoki w ogóle żona się ze mną wczoraj śmiała, mam tutaj strasznie napichnięte, chyba mi się zablokowało zatoki, bo mnie wczoraj cały dzień bolał. No i dzisiaj już troszeczkę powiem wam się, że 12 godzin chyba dzisiaj pospałem. Dawno nie miałem tyle godzin znowu. Było mi troszeczkę lepiej. Dobra. To tyle. Miało być krótko. Wyszło jak zwykle długo. Mam nadzieję, że będziecie z nami. No, ja wiem, że tak jak mówiłem, no, żeby coś zrobić, trzeba coś, jakiś fundament wylać, potem to budować i zobaczymy, jak się uda. Chciałbym, żeby to były takie nasze autorskie rozgrywki, a co z tego wyjdzie, okaże się w przyszłości. Mam nadzieję, że będzie ok. Zresztą odzew od graczy widzę jest pozytywny i to wszystko będziemy razem z graczami budować, żeby to było miłe dla nich, miłe dla was i tak to wygląda. Więc trzymajcie się cieplutko, a wbijajcie na Facebooka na mojego, bo tam staram się zdjęcia codziennie wbić. Teraz była przez weekend przerwa, ale to wrócimy do tego, więc trzymajcie się cieplutko, cześć.